Koniec października w Urzędzie Miejskim w Szczytnie przebiegał pod znakiem spotkań z młodymi, pełnymi pasji ludźmi. Pierwszym gościem gabinetu burmistrza był Jakub Kusior, półfinalista programu telewizyjnego Must Be The Music. Potem przy długim stole zasiedli członkowie grupy Jurand Team, którzy od września działają w projekcie Gramy w Radę, Damy Radę i mają na koncie pierwsze sukcesy. Danuta Górska zamiast z góry narzucać pomysły Urzędu Miasta mieszkańcom, woli wspierać i rozwijać inicjatywy ludzi z pasją. Jakub Kusior na spotkanie z Danutą Górską przyszedł razem z tatą. Burmistrzyni wręczyła Kubie list gratulacyjny, upominek i podziękowała za promowanie Szczytna na antenie ogólnopolskiej. Kuba tutaj w naszym środowisku się przebijał, wiadomo, jakieś koncerty i na Placu Randa i w Domu Kultury. No właśnie jak to jest tak podkreślone gdzieś tam na poziomie krajowym, to jeszcze docenia się tą wartość. Kuba wprawdzie od dziecka uczęszczał na lekcje klarnetu w szkole muzycznej, ale bez większego przekonania. 3 lata temu zainteresował się grą na gitarze. Grałem po to, żeby tam sobie coś tam, nie wiem, na ognisku zagrać, czy takie głupoty. Pierwsze kroki Kuby zbiegły się ze startującym wówczas w Szczytnie festiwalem gitarowym. Głównie dzięki temu festiwalowi, dzięki Piotrowi Krępeciowi w ogóle zacząłem grać fingerstyle, bo wcześniej nie wiedziałem co to jest. Pół roku pod okiem Piotra Krępecia Jakub zaczął tworzyć własne kompozycje. 10 z nich znalazło się na pierwszej płycie Step by Step wydanej w czerwcu, którą można kupić na koncertach i przez internet. Cały czas powstają jednak nowe utwory Kuby. Kuba, mogę powiedzieć, jest bardzo płodny, jeżeli chodzi o muzykę, także tworzy na poczekaniu tyle muzyki, że głowa się lasuje. We wrześniu Jakub spróbował swoich sił w programie Must Be The Music, gdzie doszedł do półfinału. Poszedłem tam po jakieś doświadczenie nowe. Może po sprawdzenie siebie, jak zachowam się przed kamerami, przed publicznością, dosyć dużą, bo to jest prawie 5 milionów osób ogląda ten program, więc no to było takie rzucenie się trochę na głębszą wodę, ale myślę, że przynajmniej przed sobą jakoś zdałem ten egzamin i wiem, że no, moja głowa to wytrzyma, że nie spanikuję w takich sytuacjach. Grać, komponować, rozwijać się i dzielić własną twórczością z publicznością. To główne pragnienia Kuby. Myślę, że każdy ma w sobie jakąś pasję i każdy musi ją odnaleźć, żeby być szczęśliwy w życiu. Ja bym właśnie, myślę, że to jest ta moja pasja i chciałbym to robić w życiu. Od 2 lat tata, siostra, brat Kuby oraz jeszcze kilka innych osób gra w zespole Kusior Band. Niewykluczone, że w najbliższym czasie zobaczymy Jakuba wraz z rodzinką na scenie. Młodzież Stowarzyszenia Projekt Wolnego Stylu odwiedziła burmistrz Szczytna Danutę Górską. Naszym celem tego spotkania było nawiązanie takiego bezpośredniego kontaktu z władzami miasta. Poruszyliśmy temat właśnie projektu Gramy w Radę, Damy Radę, naszej drużyny szczycieńskiej Jurand Team, no i rozwoju infrastruktury sportowej w naszym mieście. Kilka miesięcy temu wśród członków Stowarzyszenia Projektu Wolnego Stylu utworzyła się grupa 15 osób. Nazwali się Jurand Team. Grupa powstała, by wziąć udział w projekcie Gramy w Radę, Damy Radę. Jest to gra symulująca działalność Młodzieżowej Rady Miasta i przez 10 kolejnych miesięcy drużyny z 3 województw wykonują kolejne zadania. Za to zbierają punkty. Ekipa ze Szczytna w ostatnim zadaniu dostała bardzo wysoką ilość punktów. Zajęła 2. miejsce,
na 31 drużyn startujących w projekcie. Mamy drugie miejsce na 31 grup w tej chwili w projekcie Gramy w Radę. Jesteśmy pierwsi w województwie. Nasze ostatnie zadania polegały na przeprowadzeniu ankiet. Przeprowadziliśmy około 200 ankiet w szkołach od podstawówki, poprzez gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne, po Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Młodzież odpowiadała na pytania zamieszczone w ankietach dotyczące zainteresowań i potrzeb. Młodzież okazuje się, że najbardziej interesuje się sportem. Pojawiło się nowa rzecz, o której wcześniej w Szczytnie w zasadzie się nie mówiło, czyli ścianka wspinaczkowa. I rzeczywiście bardzo dużo osób głosowało za taką ścianką. Pojawiły się głosy dotyczące skateparku, dotyczące siłowni, zarówno takiej profesjonalnej w budynku, jak i siłowni na świeżym powietrzu. Okazuje się, że młodzież... Jest w dalszym ciągu zbyt mało warsztatów, szkoleń dla młodzieży, a tego też oczekują. Mam nadzieję, że uda nam się jakoś wypełnić tą niszę. Młodzież z Jurand Team i Stowarzyszenia ProWS, a także Urząd Miasta zareagowali błyskawicznie. Okazało się, że już na tym spotkaniu padły pierwsze ustalenia dotyczące skateparku w Szczytnie. Ja na to jak na lato. No, sam jestem jakby w to, można powiedzieć, że zamieszany. Bardzo mi na tym zależy, bo sam jeżdżę. Na rowerze, więc jestem bardzo do tego pozytywnie nastawiony, no i cieszę się bardzo, że już jest, można powiedzieć, już tak na 100% pewne, że będzie. Już mniejsza o to, że kiedy będzie, najważniejsze jest, że będzie. Młodzież Jurand Team odwiedziła Urząd Miasta głównie po to, by opowiedzieć o projekcie Gramy w Radę, Damy Radę. Była to bowiem część kolejnego obowiązkowego zadania nałożonego na grupę. Obowiązkowym zadaniem jest zorganizowanie szeregu spotkań, dzisiaj było jedno właśnie z takich spotkań, promujących projekt, mówiących o potrzebach młodzieży w naszym mieście. Dzisiaj spotkaliśmy się z panią burmistrz, natomiast takich spotkań będziemy organizować jeszcze kilka, między innymi z pracownikami Miejskiego Domu Kultury, z pracownikami różnych szkół, tak żeby jak najwięcej osób miało wiedzę na temat tego, co się w Szczytnie dzieje, co młodzież robi i może będą chcieli z nami w jakiś sposób współpracować, na co bardzo liczymy. Młodzież z Jurand Team chce też przystąpić do zadania ponadobowiązkowego. To jest udział w akcji charytatywnej Szlachetna Paczka. Już zaczęliśmy się do tego zadania przygotowywać. To jest taki prezent od Świętego Mikołaja dla rodzin ubogich na Boże Narodzenie. Zarówno ilość paczek, jak i zaangażowanie uczestników. A jeżeli chodzi o zaangażowanie uczestników, to myślę, że będziemy tutaj mieli maksymalną ilość punktów, bo wszyscy jesteśmy bardzo zaangażowani i widać, że naszej młodzieży bardzo zależy na tym, żeby w tą akcję, zresztą oni wchodzą z tym całym sercem, więc myślę, że... Ale to już nie chodzi tylko o punkty. Zapału i kreatywności można im pozazdrościć. Jeśli ktoś należy do klubu, to trener często potrafi ukierunkować, wskazać, gdzie ma pójść, co ma zrobić, żeby osiągnąć sukces. A taki młody człowiek, który jeździ na desce i to czasami z przypadku i robi to wyłącznie tylko dla siebie, może no, nie wiedzieć, co ma zrobić, jak ma zrobić, może nie wiedzieć swojego potencjału i właśnie uważam, że przydałoby się właśnie takie stanowisko, bądź grupa stanowisk, która będzie zajmowała się wyszukiwaniem talentów naszej młodzieży, kierunkowaniem ich i pomaganiu im w odnalezieniu się w karierze. Pomysłowością zaskoczył również Urząd Miasta. Przy Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miałoby powstać Centrum Edukacji Bezpieczeństwa. W tej chwili jest boom na różne muzea oraz centra interaktywne. Jeżeli coś takiego powstanie, jeżeli młodzież rzeczywiście nie będzie tylko chodzić i oglądać eksponatów, ale będzie się sama mogła nauczyć pewnych rzeczy, zobaczyć jak co działa, jest szansa, że to przyciągnie naprawdę wiele osób i nasze miasto stanie się sławne już nie tylko z samej Wyższej Szkoły Policji, ale też z tego, co naokoło. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko-Nowogródzkiej oraz Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie zorganizowały sympozjum na temat obchodów 70. rocznicy zbrodni wołyńskiej. 25 października w programie pojawiły się referaty, wspomnienia wydarzeń tamtych dni, poezja, pieśni w wykonaniu młodzieży, a także wystawa fotograficzna IPN Kresy Pamiętamy autorstwa Krzysztofa Gargasa.
27 października w pubie numer 9 odbył się benefis z okazji 40 lat na scenie Wiesława Niderausa. Wystąpili Czerwony Tulipan, Czyści jak łza, Kaczki z Nowej Paczki, Andrzej Janeczko, Wojtek Gęsicki i Warmia Klezmer Band. Został mi tylko komplet szprych. I 14 listopada w Urzędzie Miejskim Szczytna zostanie otwarty mobilny punkt zintegrowanego informatora pacjenta, w skrócie ZIP. W godzinach 9:30-14:30 w pokoju 101 będą mogli Państwo zarejestrować się, by otrzymać login i hasło do indywidualnego konta ZIP. Potrzebny do tego będzie dowód osobisty. ZIP to serwis prowadzony przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Udostępnia on zarejestrowanym użytkownikom dane o ich leczeniu i finansowaniu tego leczenia. Dzięki założeniu konta w ZIP-ie będą Państwo mogli potwierdzić swoje uprawnienie do bezpłatnego leczenia, sprawdzić, do jakiego lekarza rodzinnego i położnej są zadeklarowani. Uzyskają Państwo dostęp do informacji o kolejkach oczekujących, realizacji wniosków ortopedycznych, zrealizowanych receptach refundowanych i wysokości tej refundacji oraz lecznictwie uzdrowiskowym. Portal ZIP zawiera też spis wszystkich placówek medycznych, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia ma podpisane umowy. Jeśli dana placówka nas zainteresuje, możemy dowiedzieć się, jaki jest jej adres i telefon, które posłużą nam do rejestracji, godziny pracy poradni oraz mapa dojazdu do punktu. Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie zaprasza na kolejną wideokonferencję z cyklu Spotkania z pasjami. 7 listopada o godzinie 11 wirtualnym gościem biblioteki będzie Robert Jurek, animator działań na rzecz edukacji cyfrowej seniorów. Zapraszamy na koncert, bo to Polska właśnie. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości 10 listopada o godzinie 17 w auli zespołu szkół nr 2. Wystąpią przed Państwem gwiazdy Polskiej Opery Kameralnej.